Dzień dobry, witam na kanale Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Dzisiaj wyjątkowo nadaję do Was z pokoju pana Mirka. W tym odcinku zabiorę Was na licytację samochodów klasycznych do Mierzęcina, gdzie odrobinę pogadamy sobie po niemiecku. Na jedno pytanie mi odpowiedz. Aber ich verstehe nur auf Deutsch jetzt. No, auf Deutsch. Ja, okej, okay, kein Problem. Bitteschön. Ich habe eine Frage. Ja. Was passiert mit dem Wasser, wenn der Eimer fällt? Następnie poznacie dwóch kumpli, którzy przejechali dosłownie pół Polski BlaBlaCarem tylko po to, aby kupić Escorta Cabrio. No i wróciliśmy tym na kołach. 570 km, słuchajcie, zrobił ten samochód od strzała. Od strzała. Żadnych wyciekł. Pamiętajcie, Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie jest już otwarte od kilku tygodni. Jeżeli chcielibyście, abym to ja podczas Waszej obecności nagrał materiał o Waszym samochodzie, nic prostszego, dajcie mi znać, czego efektem powstanie taki materiał jak ten, który za chwilę zobaczycie. A tam w roli głównej, oczywiście w tej roli motoryzacyjnej, przepiękne Audi A8 D3 z wyjątkowym silnikiem W12 o pojemności 6 litrów i mocy 450 koni mechanicznych. Serdecznie zapraszam. Cześć, wraz z ekipą Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Witamy Was na Klasika Mierzęcin. Zobaczcie, co tutaj się dzieje, bo aktualnie prowadzimy aukcję przepięknych samochodów. Są takie rarytasy jak ten wspaniały samochód od Tomka Zapkaru. Na pewno o nim wiele razy słyszeliście, ale to myślę, że już eksperci tego konkretnego egzemplarza Wam coś więcej o nim opowiedzą. Więc myślę, że możemy przejść się tam dalej i zobaczyć, jakie licytacje aktualnie trwają. Pierwszym samochodem, jaki trafił na aukcję, była przepiękna bordowa Włoszka z dwulitrowym benzynowym silnikiem o mocy 150 koni mechanicznych. Miała tylko jednego właściciela i została kupiona w polskim salonie. I zgadnijcie, do kogo trafiła ta urocza Alfa 155. To będzie nowe auto służbowe takiej służbówki. Tomek, to nie ma nikt. Kamil, no powiem Ci, no Twoja jest piękna, ale przypomnij sobie, że Pan Leszek ma jeszcze swoją kapę też bardzo ładną, rządową limuzynę, nie? Nie, no to jest prawda, ale oprócz jakby kraju pochodzenia, te auta mają też inną rzecz wspólną, bo już się dowiedziałem, że bagażnik otwiera się w schowku pasażera. O, o, czyli Wy z Leszkiem macie najlepsze auta służbowe. To prawda. Słuchaj, a ja mam lawetę kupić jakąś, czy to będzie jeździło wszystko, to ta Włoszczyzna? Nie, no słuchaj, tutaj jest 64 tysiące kilometrów, no tak. Ja wsiadam w auto, jadę do Oławy, no to będzie fascynująca podróż, jeszcze raz dziękuję. Pięknie wygląda. Naprawdę pięknie i bardzo pięknie pachnie. No to co? Ale zobacz, jak ten lewarek biegów, jaki jest ładny, skórzany. Mercedes bordowy, Alfa bordowa, Mercedes bez klimy, Alfa bez klimy. Czekaj, Alfa nie ma klimy? Nie ma. Tu nie masz klimy w niej? No ale po co ci klima? Nie, no okej, ale myślałem, że ma to klimę. Nie, słyszałem, że nie ma. No weź to zobacz. Nie ma. Dobra, Kamilku. Kamilku. No to powodzenia. Ale nie ma co tam narzekać. Alfa ma przecież podgrzewać atmosferę, a nie ją chłodzić. Przejdźmy zatem do meritu. Damy radę tam wejść do środka? Myślisz, że nas wpuszczą? Została zamknięta absolutna bestia. Jest to... Nie możemy kontynuować dalszego programu, bo muszę powzdychać trochę do Cosworth'a. Jest cudny. Ale FO2 byłaby jeszcze lepsza, ale oryginalna, nie replika. Dobra, ile przewidujesz? On jest priceless. 190 euro. Chodź, idziemy zobaczyć do auta. No to opowiedz proszę o tej 190. Kiedyś miałam okazję na prawym fotelu się przejechać takim samochodem. I jakie to były wrażenia? Powiem Ci, że Baby Benz jednak nie do końca mam... Może tak, jest wyjątkowym samochodem, jest wspaniałym, cudownym, boskim oczywiście, ale ja wierzę w coś takiego, że wsiadasz do samochodu i masz po prostu tą chemię z samochodem, że to jest taka miłość dosłownie, patrzysz na niego i albo to czujesz, albo nie, no wiesz, on jest piękny, rarytas, wspaniały, tak, getrak, skrzynia, silnik, Cosworth, no wszystko, piękna lotka z tyłu na bagażniku, no wszystko jest super, ale mimo wszystko wsiadasz do samochodu i myślisz, czy on jest twój i wiesz, kiedy... jak podjąć dobrą decyzję i kiedy wiesz, że samochód jest dla Ciebie perfekcyjny, kiedy zamykasz go i się za nim obracasz i wtedy wiesz, że to jest Twój samochód. Mojego Mercedesa to mogę fotografować wszędzie, bo tak jestem w nim zakochana, że wiesz, ja patrzę i mówię, naprawdę mam najpiękniejsze auto na świecie, nieważne, że jest trupem, nieważne, że jest, wiecie, o wartości felg tej Porszawki kolejnej.
to nie o to chodzi w tej motoryzacji, no nie? Ile one kosztują te samochody? To jest piękno. Zupełnie nie o to chodzi. Pani Magdo, jest taka teoria mówiąca, że wszystko to, co w wypowiedzi jest użyte przed ale, się nie liczy. Jest też taka teoria. A ty powiedziałaś ale. Słuchaj, możemy to inaczej zinterpretować. To metafora, rozumiesz? Okazało się, że wśród gości znalazła się nawet amerykańska aktorka, znana m.in. z teledysków zespołu Aerosmith. Moi drodzy państwo, jest z nami amerykańska aktorka Alicia Silverstone. Hello, how are you? I'm fine, thank you. What are you doing here? Sell my car. Why? You need money? No, never. So, good luck. Thank you so much. And see you later. No to idziemy zobaczyć. Idziemy zobaczyć licytację tego samochodu. Chodźmy. Klient jest na telefonie, słuchajcie. Tak, naprawdę? Tak, właśnie. Jednak pierwszą ofertę złożył tajemniczy mężczyzna skrupulatnie chroniący swój wizerunek. Na próżno go szukać na przykład w Automaniaku czy na kanale YouTube nazwanym jak jego imię i nazwisko. Mamy numer 91. Nikt nie zgłasza się numer 91. Magda, pojawiła się jakaś anonimowa oferta. Nikt tego mężczyzny nie zna. Ponad numerem 91. Kto to może być? Znasz może tego kogoś? Absolutnie, pierwszy raz słyszę. Widzę. W ogóle człowiek, który ukrywa swoją twarz. Nikt go nie widział, ani w telewizji, ani w internecie. Pan numer 91? To idź zapytaj, kim jest. Nie, ja się boję. Boisz się? A tak. No idź zapytaj. Podobno jest bardzo arogancki i nie lubi, jak się go nagabuje. Tak? Pierwszy słyszę. To musisz... Tak. Tomek z nim dwa słowa zamienił, już musiał przepić. Już nie chcę rozmawiać z nim. To do może ciebie. Proszę? Dajmy mu szansę. Dobra. Może nie będzie taki. Patrz, ma na imię Patryk, już wiemy, że Patryk. Pewny siebie. Ale powiem ci, że po samym sposobie siedzenia widać, że zaznacza swoją pozycję. On, tak. On jest pewny siebie. Zobacz sobie, trzy jego kończyny są solidnie oparte na podłożu. On wie, na czym siedzi. On wie, co robi. Widzisz? Oni też nie wiedzą, jak to jest. Oni też nie wiedzą. Na aukcję trafiły takie samochody jak BMW serii 8, Ford Gran Torino, Alfa Romeo Spider, Ferrari 348, Porsche 911. Ach, ta Alicja. Wydarzenie miało miejsce w przepięknym XIX-wiecznym pałacu w Mierzęcinie. Oprócz samochodów przeznaczonych na licytacje były również inne klasyki. Dziękuję Magda za wspaniały reportaż, a teraz zapraszam Was na wyjątkową historię. Dwóch kumpli, jeden BlaBlaCar, przejechane pół Polski tylko i wyłącznie po to, aby kupić Escorta Cabrio. Cześć, mam na imię Michał, witam Was w centrum, dokładnie w Muzeum Motoryzacji Vena w Oławie. To jest mój eskorcik. No, widać stan tak jak wygląda. Tutaj kolega Oskar. Ten jest po renowacji kompleksowo i ogólnie zrobione tak na, no od podstaw w sumie. Polakierowany, zmieniony kolor, nadwozia obniżone zawieszenie, gwintowane. Także ogólnie jest po kompleksowej renowacji. Auto rozebrałem 10 lat temu i od podstaw po prostu go składałem. To, co potrzeba, zostało wymienione łącznie ze silnikiem, ze skrzynią biegów, zawieszenie gwintowane, felgi, opony. No i przede wszystkim zmiana koloru nadwozia. No, oryginalny jego kolor była taka zieleń butelkowa. Po drobnej kolizji został po prostu rozebrany i przelakierowany na z palety Forda, dobrany po prostu taki rudy. Byłem na przeglądzie po renowacji, to diagnosta, że taniej by wyszło kupić nowy samochód z salonu, może nie marki premium, ale tak policzyć te robocze godziny, wszystko, czas w serce włożone w ten samochód, no to jest dla mnie bezcenny. No wnętrze ogólnie jest w stanie oryginalnym. Zostały obszyte tylko boczki,
skóra po prostu miała zużycia od słońca. Ogólnie jest tak zachowany, no i radio jest nagłośnienie, jednostka Alpina, do tego subwoofer aktywny w bagażniku. Kierownica drewniana, drewniana gałka zmiany biegów. Bo kiedyś, pamiętam, tych eskortów to było na drogach... Multum. Dużo, ale ogólnie w wersji cabrio naprawdę niedużo i ludzie kojarzą właśnie eskorty tak z hatchbackiem, z kombi, tak. Na kołpakach. Takie tak. Auto rodzinne, gdzieś na zakupy, zwykłe po prostu. No i też wrażenie robi, bo jednak ludzie bardziej kojarzą z golfami. Golf, dwójka, trójka, cabrio, niż takie po prostu eskorty, że tak się gdzieś nie przyjęło. No, tak bardziej jako kombi, jako takie auto właśnie, no miejskie, użytkowe, niż w takiej po prostu, w takim nadwoziu. Ale też trzeba wspomnieć, że takich samochodów już nie ma, bo ostatnio nawet z kolegą byliśmy w Opolu. To praktycznie tylko dwa eskorty cabrio były. I jeden na kombi. Cały po prostu zlot, na cały zlot, tak. Tylko dwa eskorty cabrio i jeden w kombi. Nie, dlatego właśnie do tego dążę, bo dzisiaj spotkać eskorta tego na drodze, tak, to już jest święto. Świętość właśnie. A cabrio to już w ogóle. To już no w ogóle właśnie, to już nie jedna osoba, co po prostu widzi ten samochód, jest pod mega wrażeniem, że no to już praktycznie już unika. Samochody no, już. Na wymarciu można powiedzieć. Nie, bo ogólnie najgorsza zmora tych Fordów z lat 90. to jest właśnie korozja. One po prostu korodowały. Pod względem silnika ok, ale pod względem korozji jeszcze jak ktoś użytkował zimą, posoli, to no szybko po prostu znikały, przez, zjedzone przez po prostu tą korozję. A tak jak tu widać na przykład. No są po prostu takie ogniska właśnie. Tak? Gdzieś tam tutaj jest korozja, tutaj, no wiadomo, też samochód ma swoje lata, czy nawet tutaj, ale tak jak mówię, najważniejsze są progi. Podłoga i podłużnice, tak? Baza no jest właśnie, dobra. Że jest baza, że to wszystko jest właśnie o zdrowe, że ma te oznaki korozji, ale to jest wszystko do ogarnięcia. A w ogóle kupno tego samochodu w ogóle poszło poprzez kolegę. Tak, ja go po prostu zaraziłem tym właśnie. I tak właściwie od 2 lat szukałem takiego konkretnie egzemplarza, mianowicie z drewnem w środku, z kierownicą dokładnie drewnianą, z gałką drewnianą, z półskórą. Z 4 elektrycznymi szybami, elektrycznym dachem, radio na kasety i wszystko mam w oryginale. To jest naprawdę idealna baza. Ten samochód został kupiony w Gdańsku, jestem z Częstochowy, tak jak tutaj widać. Tak, no właśnie jest zarejestrowany. I tyle kilometrów przejechaliśmy po tego Forda właśnie. Ale naprawdę nie żałuję, bo widzę w tym potencjał. No jest baza po prostu dobra do renowacji. To jest 97 rocznik, mój jest 95. MK7 to są modele. MK7, Buda jednego jak i drugiego. Tak, tylko to jest początek produkcji, a ten już bardziej jest końcówka. On ma taką ładną sylwetkę z tym pałąkiem, nie? Jak tak, że właśnie ten pałąk jest i co się podoba mi bardzo w kabriolecie, w eskorcie, że jest ta proporcja zachowana tyłu względem przodu, po prostu, że jest tak. No idealnie, że jest tak, to jest pasuje. Tak fajnie właśnie wyjem i ta dupa, że tak powiem, też tak fajnie elegancko zachodzi. Bo na przykład w Golfie trójce... No jest po prostu jest brakuje, że nie ma tej proporcji takiej zachowanej, chociaż też auta fajne i coraz mniej tych samochodów. Ale w ogóle bardzo rzadko takie cabrio zrobione z normalnego samochodu ma proporcje. No właśnie, to jest rzadko to. Się to zdarza. Że rzadko, że tu Escort właśnie się udało, tak, że no cieszy oko i fajnie wygląda. No i też się cieszę, że jest właśnie w tej wersji Karman plus ja. Także jest w sumie najbogatsza wersja, jeszcze ma elektryczną antenę, która też działa. Tak. Wszystko i to auto ma ponad 20 lat, no to jest wszystko. Kolega pokaże. O, jest. Po uruchomieniu, że tak powiem, kluczyka, po załączeniu radia z automatu antenka się wysuwa. I to też mnie skusiło, że tak powiem, żeby pojechać po ten samochód, bo jest naprawdę zachowany. No już w nowych samochodach, że tak wejdę słowo, już takich rarytasów nie ma, no że to jednak jest taki relikt przeszłości. Ten samochód ma ponad 20 lat, a jakie ma wyposażenie? Ma skóry, 4 elektryczne szyby, elektryczny dach, no, to elektryczna też nawet antena jest, tak? Elektryczny regulowany fotel kierowcy, no to też właśnie. Fotel, tak, a? Jest. Ja trochę ważę, jest moja masa. Tu jest przycisk po prostu pod spodem i on idzie. Szok. To może pokażemy widzom, jak się dach
O, właśnie, to kolega, tylko kolega ma uszkodzony, ale ja mam sprawny, no to tam... U mnie jest jeszcze do renowacji pompa w tym samochodzie, ale myślę, że lada moment tą pompę też ogarnę i ten dach, który jest elektryczny, będzie na 100% tutaj. Ale kolega może zademonstrować. Ja, jest wszystko sprawne. I masz fajnie, bo masz też wiatrołap. Tak, tak, on jest dołożony, można go w każdym momencie ściągnąć, auto jest zarejestrowane na 5 osób, także... I ten wiatrołap daje radę, nie? Daje, bardzo dużo pomaga, powiem szczerze. Przy takim jeździe, powiedzmy, gdzie też jest jeszcze wiatr, no to naprawdę ten wiatrołap daje radę. No i dach, wszystko sprawne. No i zamykamy. I tutaj zamykamy, co? Tutaj są właśnie takie do zamykania. To jest, ciach, poczekaj. No i mamy zamknięty i możemy dalej po prostu kontynuować jazdę. Do otwarcia to odwrotna kolejność. Teraz dalszy ciąg wazeliny z dachem rozłożonym czy złożonym właśnie. Nigdy nie wiem, jak to się nazywa, jak jest zamknięty. No właśnie, jak to tak fachowo, no jak to, Michał, jest? Nie wiem. No jak jest fachowo. Z dachem, to wygląda równie dobrze. Też, to, jak bez dachu właśnie. Biorąc, bardzo ładnie się prezentuje z dachem, powiedzmy zamkniętym, czy też otwartym. Tu jeszcze pokażemy widzom, jak wygląda komora silnika. To jest właśnie, Michał, otwórz też, dla porównania. O, tak to wygląda. To jest silnik 1.8 z Fiesty XR2 razem ze skrzynią biegów. Także ogólnie tu wszystko było rozbierane i przelakierowane, także jest to no praktycznie auto od podstaw składane. No to jest tak dla widzów porównanie przed, tu jest po. A u mnie jest przed, zwykła seria 1, 6, 16, 90 koni. I ogólnie auto też długo stało, tutaj się też kuna zainteresowała. No. Auto bardzo długo stało, kuna gdzieś tam właśnie tutaj jak widać była. Tutaj też nadgryzła jakieś przewody. No wszystko jest, także wszystko jest do zmiany. No do zrobienia, no jest. Ale tak jak mówię, jest kwestia czasu. No i tak jak widać u kolegi, po dłuższym czasie przed i po. Jak to wszystko wygląda? Jest 12 w jednych rękach moich. Kolega ma parę miesięcy dopiero. To jest nowy nabytek, to jeszcze no potrzeba czasu i pracy, no że od razu Rzymu no nie zbudowali, że wszystko to jest dużo pracy, no i czasu przede wszystkim. No i kasy, jak no, to też swoją sprawą. No i też dostępność części, bo na przykład pokażę, że mam te nakładki na tproża, one są oryginalne, że to nie jest żaden tam jakiś agrotuning, tylko wszystko takie oryginalne. No, ze smaczkiem, że po prostu lampy wymienione są, tylnie te kierunkowskazy, halogeny przeciwmgielne są te środki przyciemnione, po prostu polakierowałem. Grill jest na przykład też polakierowany, czarny połysk, a oryginalnie był taki po prostu chromowy. Ale mówię tak pod kolor lamp, żeby to tak miało po prostu jedną całość, żeby ta zgrywała. Tak samo jak rozpórkę też po prostu była srebrna, polakierowałem na czarno, żeby to wszystko tak... A właśnie rozpórka fabryczna? O, tu jest właśnie no fabryczna. To jest po prostu porównanie. Tylko tyle, że to jest rocznik 97 i już była dokładana, a ten jest mój 95 i nie było, i ja po prostu dołożyłem taką nieoryginalną, tylko tyle, że ją przelakierowałem, żeby po prostu tak to ładnie z tym pasem pasowało. Estetycznie wyglądało. No estetycznie przede wszystkim. A jeszcze jest taka ciekawostka, to jest silnik 1.6, 16. I a propos rozpórki, to tu mamy jedną rozpórkę na kielichę. I jeszcze od spodu jest właśnie, druga, jak jest też. Jest, i to też dużo daje. I powiem czy państwu, to sugeruje problemy ze sztywnością? Nie. Nie, ale podczas jazdy właśnie, prowadzenie, że... Ja wiem, że to jest Ford Escort, okej, ale naprawdę poprzez te dwie rozpórki on tak dobrze się trzyma w zakrętach i można spokojnie brać, powiedzmy, zakręt nawet ostrzejszy z prędkością 70 na godzinę. I on się dobrze drogi trzyma. I kolega Michał też pod wrażeniem, bo zawsze nie dałem mu po prostu prowadzić, tylko na miejscu pasażera. Jak po prostu kupił i się przejechał, to banan tak na twarzy, że pod wrażeniem, że taki Ford Escort tak potrafi się w zakrętach trzymać. I tu jest seryjne zawieszenie, te rozpórki, wszystko. No jest takie auto czysto mechanicznie, że nie jest jak te typowo nowe, ale no też sprawia to frajdę, że jest taki... Można się cofnąć w czasie. Jeżeli
też macie jakiś taki samochód? No to też właśnie. Po prostu kupujcie i go odrestaurowujcie. Bo Michał się waha, mówi, że nie jedzie, bo tam musi ten, ale w końcu sobie wolne załatwi i pojechaliśmy BlaBlaCarem z Częstochowy tak, do Gdańska. Tak, w ogóle mieliśmy jechać autem po niego. W ogóle wyszło tak, że BlaBlaCarem się dogadałem z kimś, pojechaliśmy w dwie osoby. No i wróciliśmy tym na kołach. 570 km, słuchajcie, zrobił ten samochód od strzała. Od strzała. Żadnych wycieków, jeżeli chodzi o spodu. I samochód stał dobre 3-4 miesiące. Odpaliliśmy go, wjechaliśmy i z powrotem do Częstochowy przyjechaliśmy 570 km od strzała. Wróciłem do Częstochowy. Dlatego. No, ten samochód. Ogólnie to auto tam długo też stało, nikt tym samochodem nie chciał jeździć. Powietrze też pouciekało z kół, że tam poprosiłem poprzedniego właściciela. Co by się stało, jakbyście go nie kupili? To by pewnie no trafił. Bym kupił coś innego, nie, tylko mam że. Drogę powrotną. To wtedy nie, pociągiem, to ale pociągiem, nie, ja bym. Nie, to była taka. Z tym kolegą, co jechał właśnie BlaBlaCarem, byśmy z powrotem wrócili, bo jechał też do Częstochowy z powrotem. No to taka awaryjna furtka, albo jeszcze miała być taka sytuacja, że jakby kolega nie kupił, to ja bym go po prostu kupił do kolejnego Forda. Do kolekcji. Do kolekcji, bo z tym Fordem historia była taka, że po prostu poprzedni właściciel do końca ogłoszenia, jakby się nie sprzedał, to trafia do pieca hutniczego i tak po prostu go tak uratowałem przed zezłomowaniem, że jakbym pokazał zdjęcia, jak to auto wyglądało, to Michała na przykład 10 razy lepiej wygląda niż ten po zakupie. Po prostu amortyzatory wylane, wszystko poobijane, taki no taki już umęczony, no po prostu, że taki zaniedbane, zapuszczone. A to tak a propos, jak kupiłem tak zwaną śliwkę, bo został ochrzczony jako śliwka, to żeby było śmieszniej, kolega po zakupie tego, jak go kupiłem, ulga upłynęło z 2 miesiące. No dwa miesiące. Około 2 miesięcy. Pojechał kupić w takim samym kolorze kolejnego do kolekcji. To jest naprawdę. To jest mój eskorcik, a tutaj jest eskort kolegi. Ten sam kolor. Że tak powiem, kolega mi pozazdrościł takiego koloru, bo jeszcze nie ma. Nie mam żadnego Forda, co sobie, sobie kupię. Właśnie w podobnym kolorze, tak jak widać. No, do kolekcji. Ale też cabrio. Też cabrio. Dlatego właśnie jak ja kupiłem to tak cabrio, fanem marki właśnie. Escorta Cabrio, że tak po prostu. To 3/4 pewnie zbioru eskortów cabrio jest u ciebie. Ma kolega, tak. No to mi się wydaje, że jest na tą chwilę tak może tak, być. Zapraszamy jak ktoś do Częstochowy. Monopolista. Jakby ktoś miał jakieś części do eskortów cabrio, to chętnie po prostu kontaktować przygarniemy. Się, przygarniemy. No bo w sumie z częściami już coraz gorzej, no bo już aut praktycznie takich nie ma. Można tam dopasować części tam z hatchbacka, z kombi jeszcze, ale jak typowo taka karoseria, jak na przykład drzwi czy boczne szyby, no to już tak już jest coraz ciężej. Musi być typowo właśnie escort cable, bo na przykład przednia szyba czołowa to pasuje czy od kombi, czy od hatchbacka. Tylko najgorzej to jest właśnie z tymi bocznymi szybami, drzwi, tylnią klapę. No zawieszenie pasuje. Nie, to pasuje, bo to jest na podwozie właśnie z hatchbacka, to pasuje. W kombi to nie pasuje z tyłu zawieszenie, ale tak to przód pasuje wszystko. No silnik, no wiadomo, to jest standardowo tak jak jest po prostu w zwykłych eskortach. 1.6 czy 1.8 Zetek 16-zaworowy. A czekaj, bo ty masz chyba jeszcze klima, nie? Nie, w tym akurat klimatyzacji nie mam, ale też mam wersję XR3, gdzie jest klimatyzacja, podgrzewane spryskiwacze, podgrzewana przednia szyba, podgrzewana fotele, no jest tak już na full wypasie, że no chciałbym poznać tego pierwszego właściciela, że naprawdę sporo pieniędzy takie auto musiało kosztować w tamtych latach, bo już teraz takie wyposażenie to już no nie robi tam jakiegoś tam szału, no wiadomo, jak jest klimatyzacja, to też jednak daje, bo dach się zamknie, szyby, jak się w korku na przykład stoi, że tak, no, też się przydaje. Zauważcie jedną rzecz, to są lata 90. tych samochodów, ale jak są doposażone? Fordy zawsze były właśnie dobrze wyposażone. No właśnie to. Czy nawet możliwość tak, czy kombi, GIA właśnie, czy te Focusy MK1 też, czy te Mondeo też właśnie.
Tak, drewno, tu takie właśnie, że tak się po prostu Ford starał. Starał się doposażać. Tam, doposażać, tak. Żeby nie było takie po prostu biedne takie. No, bo Volkswageny z tamtych czasów, to takie wszystkie były na jedno kopyto, nie? Czarne w środku, no wszystko zwykłe, takie szarobure. Właśnie. Korby i chociaż GTI na przykład, chociażby, bo kiedyś miałem tą dwójkę. Tak, ale generalnie o wiele łatwiej było znaleźć fajnie wyposażonego Forda niż... Tak, no dokładnie. Tak, to się zgadza. No, pod tym względem. Tak to było. I one tak były właśnie takie, wiesz, jakaś kierownica drewniana. Tak, tak, tutaj o, jest kierownica drewniana. I jak na Forda i też dużo osób właśnie się mówi, że taka kierownica w Fordzie. To już nowym, co plastikowa, tak to wszystko taka tandeta, no i gałka drewniana. Pozdrawiamy, zapraszamy do kontaktu, do muzeum tutaj w Oławie. A jest co zwiedzać, naprawdę. Jest co zwiedzać, no także. Jesteśmy już którąś godzinę i zrobiliśmy chwilową pauzę właśnie, żeby też film nakręcić i z powrotem jeszcze wracamy do muzeum, pooglądać to wszystko. Naprawdę, są samochody, motory, jest co oglądać, uwierz mi. Także zapraszamy serdecznie, pozdrawiamy i do zobaczenia. Dzień dobry, Wojciech Brodziński. Chciałem przedstawić swój samochód Audi z 2006 roku, 450 koni, do setki około 5 sekund. Auto jest w nienagannym stanie technicznym, ma przejechane 171 tysięcy kilometrów, wolno ssący, bez turbiny, do 200 przyspiesza tak samo jak do 300. No czegoś takiego w motoryzacji już nie będzie, prawda? Bo to nie dość, że słuszna pojemność, nie dość, że 12 garów, to jeszcze właśnie bez turbiny. Takich samochodów już nie będzie. Te silniki jeszcze podróżują tutaj w nowych Bentleyach, ale już są wtedy uturbione. No to pora chyba na to pytanie, które każdy by chciał zadać. Zużycie paliwa. Zużycie paliwa to wszystko w zależności od tego, jak się jedzie. Można jeździć tym samochodem bardzo oszczędnie, oczywiście nie po mieście. Jest to poniżej 15 litrów. Natomiast przy bardzo szybkiej jeździe do 30 również możemy dobić. Ja zawsze jestem pod wrażeniem tego modelu A8, bo to jest taki model, który faktycznie się nie zestarzał. One wyglądają cały czas świeżo, nowocześnie. I mam takie wrażenie, że gdyby postawić je w salonie dzisiaj, to można byłoby się nabrać, że to jest nowa oferta Audi. Wszystko teraz zależy od stanu tych samochodów. Te samochody bywają w stanie opłakanym też. Po strasznych przejściach, po wypadkach, ale rzeczywiście model, kształt, no i przede wszystkim mechanika, to się nie zestarzało. Powinienem go tutaj panu zapalić. Bo to jest dopiero przeżycie. Wie pan, jaka jest sytuacja tutaj, tu jeżeli chodzi o mechanizm rozruchowy. Tu nie ma takiego normalnego rozrusznika. Tu jest rozrusznik to połączony z takim mechanizmem rozruchowym. Ja go może zaprezentuję. Ale to brzmi jak silnik do silnika. To brzmi jak takie prawdziwe arcydzieło. To prawda, no czegoś takiego. I faktycznie taki dźwięk mają też BMW 12-cylindrowe, że wcześniej jest... Jak gdyby taki początek rozruchu, a potem ten właściwy rozruch. Mhm. Ale to wszystko powyżej 10 cylindrów. A we wnętrzu ta wersja W12 różni się czymś od normalnych egzemplarzy A8? Praktycznie nie. Wszystko zależy teraz od wyposażenia tego, które sobie klient zamówi. Tego pierwszego właściciela, tego najbogatszego. Jak wyglądają koszty utrzymania takiego auta? Porównywalne z normalnym samochodem. Czyli tak naprawdę tu się nie ma co psuć. Tu się nic nie psuje. Wchodzi oczywiście bardzo dużo litrów oleju, czyli 12,5. I tu już trzeba rzeczywiście wydać pieniądze. Mhm. Ale jeżdżąc właściwie od przeglądu do przeglądu, czyli po 10 tysięcy kilometrów, kosztów nie ma żadnych. No to chyba bardzo dobry egzemplarz się udało trafić. Tak, to jest auto po człowieku, który się ścigał razem ze mną tu w jednym klubie. Nigdy żeśmy się nie poznali, a jeździliśmy Jeepami. Super, to wobec tego życzymy dalszej, szczęśliwej, dającej satysfakcję eksploatacji przy tych minimalnych kosztach oczywiście. Poza paliwem. Poza paliwem. Bardzo dziękuję, do zobaczenia.